Witam serdecznie, jestem Paulus. Dzisiaj troszeczkę taki nietypowy film, ponieważ z racji tego, iż jestem takim nieoficjalnym kontrybutorem Banggood, jeśli chodzi o modelarstwo RC i systemy FPV, quadcoptery, i tylko na ten sklep mam moje linki affiliates, czyli reflinki. Nadchodzi koniec wakacji, nadchodzi koniec lata, dlatego właśnie sklep Banggood przygotował dla nas specjalne oferty i specjalne zniżki. I to jest 13. rocznica sklepu Banggood i też z tej okazji właśnie są spore zniżki. Zniżki zaczynają się od 9. Oficjalnie było od 9.9. I zobaczmy, ale tak naprawdę zniżki już zaczęły się od 27 sierpnia, potrwają do 9 września i od 9 września do 12 września będą takie naprawdę już wielkie, wielkie przeceny, ale szczerze mówiąc można już nie trafić na te okazje, bo mogą być rzeczy wykupione. Ja sobie tak przeglądałem właśnie tutaj te zniżki, ten sklep i na kilka ciekawych rzeczy natrafiłem. No, są spore zniżki po 10% na Ishin FR Sky Ronkam. Jak dalej zobaczymy, tutaj jest taka bardzo fajna promocja na QX7 ze 169 dolarów na 95. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża zniżka i możemy sobie zobaczyć, czy tak naprawdę jest. No i zobaczmy, że są dostępne te Radeika, może teraz mniej zaczęło się ich sprzedawać, ponieważ wszedł nowy system i dlatego takie spore zniżki zrobili. I zobaczmy, promocja na ten czas, czyli 3.9, zostało 18 sztuk tylko, więc to można się spróbować pospieszyć, jeśli ktoś chcę właśnie to radyjko sobie kupić. Tu z ciekawszych rzeczy jeszcze, które właśnie patrzyłem, może Skyzone to nie do końca, ale ja właśnie w tej promocji udało mi się dostać ten oto Fly Controller. To jest stack razem z ESC. Bardzo fajnie to wygląda. Mamba F405. Właśnie w takiej cenie 35% off, to jest jednak sporo. Ciekawą propozycją też jest to właśnie radyjko. Nowy Taranis, najnowszy system łączności ma w sobie, no i ten starszy system FR Sky Taranis X9 Lite. Dla mnie X9D nie był tak wygodnym radiem, był to kombajn, wielkie radio, ale te są mniejsze i też cały czas się zastanawiam, czy nie przetestować tej aparaturki i nie zobaczyć, jak to będzie działało. Cały czas nad tym myślę, ale cena tutaj, jak zobaczycie, jest naprawdę bardzo, bardzo przystępna. No i to też, i widzimy, że już są wykupione te aparaturki, no i trzeba będzie poczekać na wysyłkę. Z dalszych takich ciekawszych obniżek to też jest właśnie Tyro 79 Tyro z Ishin. Dobra cena, fajny dronik, 3-calowe śmigiełka, bardzo fajnie lata. Oczywiście ładowarki. Ja tą ładowarkę kupiłem za 69 euro, czyli jeszcze więcej niż tutaj w dolarach, a teraz można 45 dolarów kupić. To jest też bardzo fajna sprawa. No i sporo różnych rzeczy można kupić. A tak samo te właśnie miałem powiedzieć o goglach, ponieważ już za chwilkę przejdę do gogli FPV, które mnie najbardziej ciekawią. Zobaczcie te EV100. Mało kto je poleca, ponieważ mają takie maluśkie monitorki, naprawdę małe monitorki, ale jak na pierwsze gogle podejrzewam, że mogą wystarczyć. Cena jest teraz naprawdę, naprawdę ciekawa. Aczkolwiek jak dla mnie, to troszeczkę za małe te monitorki były, ponieważ ja byłem przyzwyczajony do HD2 Fat Sharka, tam były wielkie, wielkie te monitory. No i ciężko było się przestawić na nie, ale podejrzewam, że niektórym może pasować. No i będąc przy goglach, chciałbym Wam pokazać kilka tutaj gogli. Po pierwsze, ciekawym i niedrogim rozwiązaniem na
fajne gogle FPV są właśnie z odtwarzarka Ricony. Jest to cena całkowicie przystępna. Jakość jest nawet dość dobra, tylko że to są gogle z pojedynczym wyświetlaczem. To są Fat Sharki Scout. 4 cale wyświetlacz. Bardzo ciekawe gogle z bardzo fajną rozdzielczością. Wszystko tak naprawdę mają co potrzeba. Zobaczmy sobie zdjęcia. I jest wyjście auxiliary, jest karta SD, nagrywanie DVR. U góry jest bateria. Bateria 18650, więc taką baterię można w kieszeni nosić, w razie nam się rozładowuje, to zmieniamy bateryjkę. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Jednym z ciekawszych tutaj też rozwiązań to jest właśnie USB typu C. Możemy ładować baterię prosto z gogli. Audio, video in, czyli możemy bezpośrednio komputer podłączyć sobie pod te gogle i oglądać obraz z komputera. No i mamy też wyjście słuchawkowe, czyli jeśli mamy w nadajniku, w dronie mikrofon, to możemy sobie słuchać dźwięku silników, kiedy latamy na FPV. Także jeszcze raz zachęcam Was do odwiedzenia sobie sklepu Banggood. Zobaczmy, możemy naprawdę ciekawe rzeczy wyhaczyć za nieduże pieniądze, spore zniżki. Ja się z Wami teraz żegnam, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, trzymajcie się, cześć.